Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w niesamowite przygody Van Helsinga. Rozpocznę od razu naszą przygodę w tym odcinku z bitką praktycznie na krzywy ryj, jeśli chodzi o walkę w tym właśnie miejscu, czyli o... co się nazywa? Trzeba otwarty parafon. Ładnie level dla Katariny. 19. Może nie w 31, ale to już. Prawda? Tak, to oczywiście. Why aren't they moving? Are they just toy soldiers for giants? Or the same killing machines we know so well. But they need electricity. Teraz właśnie, czy jak sobie nauczyciela, czy pijaka? To jest ogólnie spoko, bo mam za darmo 3 punkty umiejętności, które mogę wydać właśnie na przykład już na upgrade tej regeneracji, ale... na dłuższą metę chyba lepiej wziąć tego pijaka. Wtedy właśnie miksturki będą potężniejsze, znaczy będą, już są w sumie potężniejsze. Oh, these things look fully functional. It's just that they don't move. I don't like this. Which reminds me, if you find a red button, I won't push it, I swear. Okay. Coś mi się wydaje, że albo ten guzik wciśnie się sam, jeśli wiecie co chodzi. Terminate your hostile behavior. Halt. Suspicious citizen detected. Stop. Another weird device. What is it doing? It's a pity that it looks dead, just like the soldier machines. Okej, no nic tu nie zrobię, o dziwo. Mam iść kurde tutaj. To, jak mam to otworzyć? Ja tu nie przejdę. Katarina najwidoczniej też nie. Strzelać? Strzelać mogę. Nic poza tym tak naprawdę. Zniszczyć i nic więcej. Jest tam ten cały Dragan Szymko, z którym mamy pogadać, no ale co z tego, skoro ja nie mogę tam przejść w ogóle? Okej, nie. Ja tu muszę wykorzystać te bieg przez Inkaust? Nie ma to jakiś sens, nie powiem. Zobaczmy. A wait, to nie mam tego przecież. Właśnie. Wydałem te punkty z powrotem. Dobra, nie mam tu niczego rozwalić w taki sposób. Więc co ja tu mam zrobić tak naprawdę? Ja
Jeszcze mamy jedno przejście tam na dole, więc może to obczajmy. No wiem, może to wam włączy wrogów i włączy, załaduje tych wrogów, czytaj. No, żadnego czytaj, po prostu naładuje ich prądem, no i będziemy mogli sobie iść dalej. A no tak, ja tędy nie przejdę, bo nie ma prądu. O, jednak nie, nieważne, jednak przejdę. Dobra. Look at this. I bet that this is the main switch of the laboratory. And the main switch is another red button, really, don't you think? No niestety chyba tak. A my ten guziczek musimy oczywiście wcisnąć, żeby właśnie wszystko zaczęło tutaj działać. Panel sterowania siecią energetyczną, no oczywiście. Sporo części maszyn. No i teraz uwaga, ja to klikam i oni wszyscy nagle zaczną mnie atakować. No oczywiście. Too predictable. Ale dzięki temu winda powinna działać już to. Zobaczmy dokładnie to zaprowadzi. Miecz obrońców Borgowi. Tajemniczy klejnot, proszę. Okej, zobaczmy. Miecz obrońców jest gorszy, więc idzie do Katariny. To także też jest dla mnie. I jak to wygląda u niej? Tu jest sześciutko. No, miecz obrońców jest troszeczkę lepszy, więc proszę bardzo, to dla niej. No i dobra. Cała reszta zostaje. Magiczne trofeum jest gorsze. Dobra, jeszcze tam trochę miejsca ma, to możemy jej to ruszać. O kurde, tu była brama? Naprawdę? Zobaczmy w ogóle. Ale tak pytanie, czy ona była nieaktywna na ten? Bo nie potrzebna za blisko, czy dlatego, że nie było prądu? Ale raczej nie, bo to raczej nie wygląda na coś, co jest zasilane elektrycznością. Nie działa. Droga do generatora, się nazywa to miejsce. O, tam jest przejście. Kolejna inkałtowa! Dobra, nie! Inventory is full. Tak, jest full. Proszę, już nie jest full. To jest gorsze. Don't get killed while I'm gone. Nie zamierzam. Jak to wygląda tutaj? Gorsze. Gorsze. Też gorsze. To nie dla mnie. Karabin. Też gorszy. A to jest taka brama! Okej! Właśnie nie ma, bo to jest jakby brama, która się stworzyła jakby z samego inkaustu. Sama z siebie. Tajemniczy portal panel sterowania, no? Widzę sobie. Wszystko jest tu gorsze, de facto. If you send me away one more time, I'll be free.
Oh, I wish. Jeszcze do kolejnego levela, nie? Szczęście nie mogę trochę podbić. Bo jeśli ten level wbija tak jakby nie zależy ode mnie. W sensie, to jeśli nabija, ale ja nie widzę, kiedy ono dostanie ten poziom. Mogę tego sobie poczytać na te 50... 4000 potrzebuję jeszcze. Co to mi przynosi za to? You must be Van Helsing. Your fame precedes you, sir. My name is Toda Shimko, and I used to work for the scientists of the Phlogiston Society. Hopefully the madness was not catching. What is this place anyway? An abandoned research facility. When I had to flee my mentors, I found refuge here. I also brought some important documents with me. Take a look. I tu mam wybór. 5 punktów zdolności. Nie, to mi aż tak niepotrzebne. Plany pułapki albo plan generatora. Okej, szczerze, plan generatora jest bardziej mi potrzebny, więc wolę to. The blueprints for an improved generator by Heinrich von Sturm. I'll take it. I'm not asking much. I'd like to get into your secret headquarters before I die out here. If you accept me, the document is yours. Welcome to the resistance, then. A nie możesz dać mi wszystkich tych dokumentów? Zamiast za to, że właśnie ratuję ci dupę. Weź, stary. Co, nie dasz się przekonać? Szkoda, wielka szkoda. Mówię poważnie. Dobra, co mi tam jeszcze dał? A tutaj się nie teleportuje, ciekawe. Dobra, esencja materii. Wrażenie od trucizny. Przesam jakiś metod. Oporność fizyczna, okej. Bluźniercza esencja. Plus 2 many za każde trafienie, jak się wkłada to w broń. Pancerz. Dodatek. Okej. No fajne, fajne rzeczy, fajne. No a fabularnie mamy właśnie ten plan generatora. I esencję inkaust. Dobra, do kryjówki w takim razie. On mam wrażenie, że powinien stamtąd zniknąć tak naprawdę, ale coś się chyba zjebało. Ale to jeszcze zobaczymy. Ciekawe, że to w ogóle gdzieś jest. O, tam w ogóle jakaś nowata widzę. Coś z kostką. Jest! Hazard! I could sell you any of the other documents for 3,000 gold each. And while I was hiding underground, I found a map that's supposed to show the way to some hidden treasure. That cost 8,000. I'd like to take a look at these documents. Take your time, Hunter. Okay, that's a huge sum of money. Anyway, I'll buy Fulmigati's research paper on a mechanical trap. I have some new designs in the works. I could sell you any of the other documents for 3,000 gold each. I'd like to take a look at these documents. Take your time, Hunter. I see some notes by Dr. Blavatsky on the human mind and body. What do you want for them?
Okej, no. To się bardziej opłacało, jeśli chodzi o wybranie dialogu, bo It is time to use science for a good cause. I could sell you any of the other documents. I'll come back later. Nie, nie, electricity later. Is... I could sell you any Treasure of the other... Treasure Hunt. I just love the classics. I'll buy the map. Okej, wydałem łącznie teraz 14 tysięcy na to, ale raczej nie będę żałował. Okej, to jest kolejny merchant. Aaa, tylko on sprzedaje niezidentyfikowane przedmioty. Czyli wiecie, kupuję i YOLO. Zobaczymy, co wyniknie. Ale nie no, nie będę kupował. Nie opłaca się. Czy to jest coś lepsze dla Kateriny? Nie bardzo, więc sprzedajemy się szybko. Electricity is the way of the future, you know. No i to tyle. Okej, tu jest kolejny merchant. Kto to? A, Arkady. I'm simply meeting a demand, you know. Maska przeciwgazowa. Jeszcze z glifem, no i dwóteczki. Dobra. Ciekawe. Już dwóch merchantów mamy. This reminds me of my army days. Znaczy, dwóch, no to trzech, jeśli liczyć jeszcze Matiasa właśnie. Okej, no to mamy już wykonane, powiedzmy, dwa zadania. No to co, zanim pójdziemy w jedno zadanie... So the lever goes into the slot, and then... It might work. Pracujmy to. Okej, na razie pusto. What if we put a valve into the generator? Teraz poproszę, zbuduj to. I doskonałe ogniwo. Nice, 110. Ale fajne jest to, że widać zmianę w ogóle po tych upgrade'ach. Teraz są na B w kuźni artefaktów nowe miejsce, które umożliwiło określenie dokładnej liczby zagryźć na utworzonym przedmiocie. Okej, i turbina. Tutaj potrzebuję prototyp transformatora elektrycznego, czyli tego jeszcze nie zrobię. Esencja skażenia to mogę zrobić. Okej, i Atanor Deluxe. Poproszę. No i pięknie. I została mi tylko ta turbina Turbina po prostu mi została. Can you smell the oil and the grease? Isn't it wonderful? Okay, mogę zostawić też pułapki, ewentualnie nowe. Dobra, na pewno chcę... To będę mi się przydał, ale... Właśnie, bo tutaj gromomiod jest ten, droższy, więc... To bym postawił tutaj... Tutaj i tutaj... Rondo parkiet, to jeszcze możemy postawić tu... Tu i tu. Części mi się powoli kończą. Tutaj pneumo zdrabniacz. O, to czemu tego w określonych miejscach? Ciekawe. Dobra, to ustawmy. Tyle 10 kosztuje, więc mogę tylko jedno. To ustawmy to myślę w tym miejscu. Jeszcze jeden prądoparkiet mogę postawić. Okej, no to postawmy go, myślę, tutaj. Okej, części wykorzystane w całości. Generator będzie cały czas, znaczy jeszcze zipie, nie ma żadnych limitów ani nic, więc to jest dla mnie jak najbardziej na plus. Okej, kopalni nie chcę. Chociaż zobaczmy, czy coś się zmieniło w tych kopalniach. Bo jest jakieś zadanie, żeby jakiś transport orykalkum ogarnąć, ale... Ale nie mam nic takiego, więc wylecimy do oczyszczalni ścieków. Do dzielnicy portowej w takim razie. To jest takie stare miasto. Mówię o moja stara. Any healing potions. I
chciałem tego uniknąć, nie? No ale... Jak nie wyjebał! Tylko nie, pokażę. Ziemeczka też. Kurde, to jest duża lokacja, widzę. Skoro tu jesteśmy na całym dole. Tu jest skar, a tu jest dalej stacja wodociągowa. Okej. Be a hunter, they said. Kill the monsters, they said. No one said anything about flowers. I can't tell you how much I'm enjoying this. I can't do that. Not possible. I don't have any healing potions. Jezus, chodź uciekać, cholery! Jesus, mać! Kojarzę się z skarbem. Jakaś esencja tam wypadła, chyba wigoro, jeśli dobrze zauważyłem. Wielki miecz templariuszy! Czyżby jakieś nawiązanie? Zobaczmy, co tu mamy. To oczywiście nie dla mnie. To... Gorszy i tak. Dla niej tym bardziej. Najgorsze. To nie jest w ogóle nie dla niej. Większy DPS. Okej. O, u mnie jest większy, u mnie jest słabszy. No to o co chodzi? Karta postaci 10 punkcików, no to możemy wydać, myślę, szczęście całe. Niszczycielski nowy atut. 3 sztuczki, no to byk.
zdrowie, lepsza regeneracja. Niszczycielski. Twoje trafienia w czułe punkty przynoszą dramatyczne rezultaty. Wrogom rzadko udaje się przetrwać taki atak. Plus 50% do wartości krytycznych. Okej. Okay. Ale rzadko mi chodzą. Gdzie mam w ogóle tych krytyków? Zwiększa obrażenia trafień krytycznych, a szansa na krytyki gdzie jest? Większa mana, więc zaklęć, dystans unik, więcej zdrowia, lepsza obrona, obrażenia w walce wręcz. No nie ma tutaj niestety niczego o tych, o samych krytach, więc ciężko mi stwierdzić jaką mam szansę na samego kryta, ale... No jak już mam na pewno, bo inaczej by nie wpadały te krytyki. Tu już wracamy na znane obszary. Teraz chodzimy na coś nowego. Szukam cały czas tych kwiatków, nie? Ale nie widzę ich niestety. Tutaj w ogóle pusto. Tam spory zastęp wrogów się już szykuje, widzę. Żyje? Some healing potions would be nice. Purchase, my precious. But we take care of this, we do. Domowuj bagi! Go away! Leave this domowuj! We mustn't let him have it, no! Ej, czy to wydaje do Golluma i pasy pierścieni? Bo do samego Frodo na przykład też. Dawaj, bij go! No, odpowiedź na błyskawicę, bo dlatego ten tak trzepie. Dawaj, 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 nie uciekniesz mi tym razem. Niezidentyfikowany pierścień. No. I nawet wygląda tak samo. Co? Pewien magiczny pierścień. Więcej z życia i więcej many. DPS spada, ale szczerze jestem chętny sobie to zamienić. Choćby dla samego faktu, kurde, co takiego w tym jest. Tak, to wyciągnę. To się oczywiście do siebie brną. To jest w ogóle lepsze od tego. To jest lepsze. No ale to wolę mieć tak czy siak, nie? Tego zamiast tego sobie to założę. Cyk, cyk, cyk. Trofeum. Gorsze! To jest też gorsze, więc zostaje tutaj. To jest gorsze, też gorsze. Dobra. Teraz tak, odbierasz te lilie bagienne. Kurde, dalej nie zobaczyłem, czy się ten domowi zrespił w tej lokacji, gdzie go pierwszy raz spotkałem. Czyli chyba w lesie gdzieś tam był. Ale kurde. Ciekawe. This is awful. Tell me, why am I picking flowers? Because you still can't see no beautiful girl. Jest to w stanie mamy, dobra.
kochanki z zapadło. Lecz się smarknął, weź nie mi powietrza, tylko i. Super, behemot wszędzie, żebym jeszcze było wyszło. Jesień, pierwszy. Super, chciałem tam odejść i się z nimi nawalać, to mnie tu nie dzik wypierdolił z powrotem. No, co za gość. Ionizujący, czyli bardzo dla mojej klasy. Wiesz, tak ładnie przyjmujesz panie kolego. Przecież to było bardzo głupie z twojej strony, ale narzekasz na to nie będę. W najmniejszym stopniu. Dobra, jak on atakuje z dystansu, to bym chciał zobaczyć. Uuu, proszę! Jak się w ogóle zmienia jej ta forma? Tego nie zauważyłem wcześniej. Znaczy w sumie wcześniej, nawet tego nie próbowałem wcześniej wykorzystać, więc trochę... Dziwne jest to stwierdzenie, że tego wcześniej nie zauważyłem. No bo jak miałem to zauważyć, skoro tego nie sprawdzałem? You are awfully quiet. I'm trying to imagine the flowers as monster trophies. And does it work? Sadly, not in the slightest. Nie wszystko da się tak obejść, prawda, Van Helsing? No, zbierasz kwiatki, tutaj mordujesz potwory, ekspa zgarniasz, czym się martwisz, kolego? Dobra, tu jest kto? Tu jest ukryty skarb. To jest gdzieś, kurde, tam się wchodzi. Dobra, zanim pójdę tam, się cofnę i spróbuję ten skarb zdobyć właśnie. Tylko to prawie godzinę nagrania, nie? Ale tak akurat mi naprawia czynników trzecich. Że jest ono takie, ale to jest tam. What are we doing here? Looking for the hidden treasure. The map says that it's here. All I can see is a boring old chest. Because this is a traditional chest, hiding in plain sight. Not a modern one with all those high security standards. You know, reinforced lids, poison darts and the like. Then what are you waiting for? What have we here? Let me see. A rare artifact. Something that looks like one of those gems from Borislav's statue. And a dragon tooth. A real one. And gold, of course. Plenty of that. Okej. Okay. 5000 golda. To jeszcze kolejna ze skarbem, bo ten skarb rynka lepsza. Proszę, to jest trofeum, ten smoczy ząb. No nie, dlaczego ono jest gorsze? Okej, to jest lepsze, ale jeszcze nie na mój level. Ale to sobie wyposażamy, jak tylko wbijemy kolejne. A już jesteśmy blisko poziomu. No nie mogę, ale kurde, skam. Co to było to trzecie, kurde, co ona powiedział? Świeca, coś z klej, jeden z klejnic na posągu i smoczy ząb. Okej. Zobaczmy, czy jest coś tutaj jeszcze. Na pewno jest niezidentyfikowana esencja. Większa esencja pojemnościowa. Nice. Popularnie. Tajemniczy klejnot o charakterystycznym kształcie. Tylko do czego pasuje? No i proszę, drugi taki klejnot, który znaleźliśmy. Lilia bagienna. Paskudny kwiat, który rośnie w pobliżu bagien i mocno zanieczyszczonych rzek. Okej. Okay. Ale no, tutaj mamy wszystko. Jakieś
beczuki porozwalać, poszukać te rzeczy, ale no, już nie będę tak tracił ani swojego, ani tym bardziej waszego czasu. Lecimy do stacji wodociągowej. Znajdź Bredę. My backpack is full. No faktycznie jest full. Zgarnęła. Jest też pierścionek. Na głowce ze szmaragdem, ale gorszy. Okej, okay. Amulecik. Gorszy. A w przypadku Kataryny. Dobre pytanie, czy będzie lepszy. Nie. Tutaj też gorszy pierścień, to zakładamy oczywiście. A to jest też gorszy. Dobra. Znajdź Bredę. On oczywiście oznaczony nie jest, no ale można się domyślić, gdzie będzie. I don't have any healing potions. Co mi takie obrażenia robiło? Domowoje przegryzni bombami. Ile tak pistolet? I can't do that. Dobra. Czy jest lepszy? Troszkę mniej DPS-a, ale ogólnie jest lepszy. Po raz pierwszy wymieniam ten pistolet po tak długim czasie. Not enough space. Can I buy some candy too? Dobra, chcę tego całego tego czy tą. Czy też nie wiem, czy to jest on, ona. Czy on. I can't.
jakoś potem podchodzi. Dobra, ale że lilie bagienne ogólnie są zgarnięte, spoko, tylko wiecie, jest problem taki, że już nie jestem na tych fagach, no. Czyli musiałbym się tam wrócić i jeszcze poszukać. I need healing. Dobra, obszedłem to praktycznie w całości, wracam kurde tutaj. I co teraz? I nie ma dalszego przejścia, są jakieś perczy. O, zajebiście. A nie, tu jest gdzieś jeszcze na górze. Okej. Tutaj do przodu i na górę. A, tu jest przejście, dobra. Czyli ja po prostu jestem ślepy, mówiąc krótko. Hunter, the mighty Beretta will hit you when it hurts the most. By denying me the pleasure of hunting him down? You have such a nice secret lair down there. It would be a shame if something happened to it. Ah, a cunning plan. Our adversary is getting imaginative. So this was only a decoy? We should return to the lair before Breda arrives. I need healing potions. Okej, czyli po śmierci jeszcze wybuchają. No. Ale patrzcie, jaki kurde jest ten cel. Wróć do Bladosa, nie? To jest wykrzyknikiem, nie? Żebym zapierdalał tak naprawdę ten grill.
w sumie od razu iść, nie? Niby mam iść jak najszybciej, ale... Korzystając z okazji, że już się pozbyłem większości przeciwników na tej mapie, no to z wielką chęcią bym sobie poszukał tego starego kwiatu, żeby od razu tego questa dla Safi też załatwić. No, powinno być tylko... powinien odbyć gdzieś tutaj właśnie na bagnach, czy tam przy tej zanieczyszczonej wodzie z rzeki. Więc z chęcią sobie go poszukam teraz. A jeśli jest dokładnie w tym jednym nieodkrytym malutkim miejscu na mapie, no to tym lepiej, bo to jest wręcz jeszcze bliżej kryjówki tak naprawdę. Znaczy dobra, w samej kryjówki. W sumie to jest bliżej oczyszczalni ścieków, a nie kryjówki, ale zawsze mogę się portalem do kryjówki przenieść i na jedno wychodzi. Dobra, no idź na dół. I teraz tutaj schodzę i tutaj... O, tu skrzyka była jeszcze. Kajsu ochraniacze. Nie zebrała, bo już ma full. Okej. Okay. Mogę jeszcze dać. To trzeba zidentyfikować. Jebawe. Więcej obrażeń. Trochę życia spada i mana, ale ogólnie jest spoko. Czyli dobra, wymieniamy miecze w takim razie. Spoczy. I czy jest? Nie! Kurde! Jak na złość! Jak na złość nie ma tutaj kurde tego kwiatu. Pytanie, gdzie on może być? Jednego tylko potrzebuję. Czyli de facto w sumie ostatniego jaki jest w ogóle na tej mapie, prawda? Tam nie ma co iść. Jakiś typ? Tych. A, tutaj do nich przejdę od tej strony. Spoko. Shot teraz chodzi. Mi się podoba akurat. Ja się muszę teraz zglądać, bo może po prostu wiecie, jakieś przeszedłem i po prostu tego kwiatka nie zobaczyłem. Wait, this Tomovoi looks familiar from the Gorgon Pass. I don't know. These little fellows all look the same to me. He certainly looks like he was scared to death. I have no idea what you're talking about. Mam. Tu się uchowała ostatnio. No i powróć. Okej, okay. Szczerze spodziewałem się, że będzie jakiś wielki atak będzie albo coś. Ha! Time to teach him a lesson! Dobra. No to skoro nie ma ataku ani nic takiego, no to... A wait, chyba że będzie, ale tutaj od tej strony pułapkowej właśnie. You've brought me flowers. That's nice. It's a pity that they'll go straight into my boiling cauldron. Stay a little while and you can taste the magical potion. I can hardly wait. And the potions are ready. Which one would you like to taste? Okej, okay, co my tu mamy? Chyba sobie taruję, jeszcze zmienię się w żabę. Minus 20 do many, minus 20 do życia, 6 punktów zdolności. Plus 40 do życia, minus 15 many, plus 25% do mocy magicznej, minus 25 do życia. Szczerze, mana mnie aż tak w sumie nie ten. Dużo mam manę, mogę zyskiwać, więc weźmy to. This concoction looks like coagulated blood. Give it to me. Okej. Okay. Mogę nic też nie brać, ale no... Mi to aż tak nie wadziło. Dobra. Czysto, tutaj czysto. Punktów A to mamy 3 punkty do wydania. Zależności, umiejętności, przedostatni poziom. Wróć, przedostatni poziom tej zdolności. Vlados, mamy problem. Impeccable timing as always. Fulmagati's creatures have entered the nearby tunnels. They are prowling around the lair. It's only a matter of time before they break through. How do you like the odds, Van Helsing? We've destroyed most of Breda's minions. The waterworks is safe, and there is no way that they can defeat us in our own fortress of solitude. Sir, do you wish to begin your heroic stand against the tides of darkness immediately? Or will you be making some more preparations? There's no harm in deploying some more traps. Pytanie, czy jestem w stanie coś w ogóle Bring me a hammer and a wrench.
and I'll fix anything. Pracować nie mogę, bo już mam wszystko opracowane. So the lever goes into the slot and then zostawić. It might work. No, gdyby nie to, że nie mam części machin, to mógłbym coś zostawić. Chociaż czekaj. Jak kolce zdemontuję, to dostaję części maszyn. Dobra, to zdemontujmy te kolce. Wszystkie. Mam 15. Czyli mógłbym... Co mógłbym właśnie takiego fajnego? Mógłbym prądu parkiet. Mogę wszystko ogólnie, nie? Tylko... Jakbym mógł coś ustawić, to... Na pewno coś mega skutecznego. Stać mnie albo na dwie, albo na jedno. Przecież nie, stać mnie na dwie. Nieważne co użyję. Dobra, to weźmy tak. Pneumozdrabniacz. Jeszcze ustawić i jeden prądoparkiet. Jeszcze tutaj nie będzie. No i spoko. A nawet to jeszcze bym stąd przetegował dam tutaj. Bo nie stąd i dajemy tutaj, żeby tak fajnie było między tymi. I tego stąd, żeby tutaj były większe obrażenia. Dobra, to jeszcze jest coś takiego, tylko nie wiem co to jest. To też w sumie nie wiem, ale to raczej się nie wlicza. O, ale dobra, ale widzę, że to jest podświetlone, skąd będą szli. Będą szli z tej strony, czyli nie ma sensu z tej strony się bunkrowiec. Możemy to zdjąć stąd i wstawić tutaj. Czekaj, prądokanał, a młyno... Czy proszę, prądoparkiet, a młynek damy tutaj. Czyli proszę, wypadałoby mi tak naprawdę przejść się trochę poza nagraniem i poframić sobie tych części maszyn, żeby mieć trochę pułapę tutaj na podorędziu. No będę, że ta pojemność generatora była na full. What if we put a valve into the generator? Też jakbym mógł, to jeszcze tutaj mam co? To obciążenie daje na 5, żebym mógł to w ogóle mieć. Czyli maksymalnie jeszcze jedną pułapkę mógłbym postawić taką droższą. Nic więcej. Dobra, ale to jest akurat na później. Dobra. Do Vlados'a wrócimy. W sensie odeprzemy ten atak, ale dopiero w kolejnym materiale. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych niesamowitych przygodach Van Helsinga. Cześć!